Kryptomasters przedstawiają... Cześć, z tej strony Maciek Wieczorek, Kryptomasters. Przypominam na początku, że regularnie prowadzę webinar z analizą rynku, z tym, co się na rynku dzieje, z newsami, z wyjaśnieniem, jak na to wszystko reagować. Myślę, że jest tam bardzo wartościowa wiedza, a przynajmniej takie opinie słyszę od Was. Także zachęcam Cię do wzięcia udziału w najbliższym webinarze. Link do tego webinaru znajdziesz pod tym nagraniem, także kliknij, zapisz się, zarezerwuj sobie miejsce i słyszymy się na nim już wkrótce. Charlie Schrem, jak czytamy na kryptofakty.pl, Charlie Schrem mówi, że nowi inwestorzy powinni przyjąć pozycję długoterminową. Kto to jest Charlie Schrem? To jest ten pan, który... No jako jeden z pierwszych, a może nawet jako pierwszy w Nowym Jorku handlował bitcoinem. Można było przyjść z ulicy, dać gotówkę na stół i kupić sobie bitcoina albo sprzedać. Niestety Charlie Schrem miał później pewien problem, bo gość, który u niego kupił bitcoiny, później się okazało, że jest mafiozem, że płaci nimi za narkotyki. No i w ramach pokazowego procesu, żeby tak pokazać, że my tutaj rządzimy, banksterka i tak dalej, a nie jakieś kryptowaluty, no to Charlie Schrem, mimo że był totalnie niewinny, to dostał karę pozbawienia wolności, później to zamieniono na dozór elektroniczny i tak dalej. No, został jakby takim kozłem ofiarnym, no bo to jest trochę tak, jakbyś, nie wiem, ktoś Wam da 100 zł, a potem się okaże, że on za te 100 zł wcześniej na przykład kupował narkotyki albo opłacił zabójstwo tymi pieniędzmi. A teraz te 100 zł jest u Was. Albo odwrotnie, wydaliście komuś 100 zł za coś, a ten ktoś później zapłacił tym za kokainę. I Was mają za to aresztować. Absurd, ale tak w przypadku Charlie Schrema właśnie było. Tam jeszcze łączono to z portalem Silk Road, na którym można było za bitcoiny kupować różne rzeczy, broń, narkotyki, różne tam inne rzeczy. Tak czy inaczej, abstrahując od tego, Charlie Schrem jest człowiekiem, który od wielu lat jest w kryptowalutach, jest współtwórcą choćby portfela elektronicznego Jax, którego można sobie pobrać na komórkę i na komputer. Bardzo fajny portfel, łatwy w użyciu. Wiele kryptowalut obsługuje, także w sumie polecam. Też go mam, choć tak często nie używam, bo jak tylko się da, to jednak warto trzymać to kryptowaluty na Ledgerze, na NoS, na portfelach zewnętrznych. Ale Jax jest dobry do takich codziennych płatności. Tak czy inaczej, powiedział on, że w tym momencie jego zdaniem sytuacja jest taka, że trzeba wybrać sobie projekty kryptowalutowe i olać temat. Czyli zamiast tam śledzić, kombinować, robić nie wiadomo co, stresować się, to po prostu wybrać projekty, które nam się podobają, w sensie zrobiliśmy research, analizę i uważamy, że mają sens, i zostawić temat. No on to powiedział dość hardkorowo, bo on mówi, że nawet na 5 lat. Zapomnieć o kryptowalutach na 5 lat. No, z jednej strony to się wydaje hardkorowe, a z drugiej to tak naprawdę tak się robi często inwestycje. Przecież ludzie kupują mieszkania na wynajem, licząc się z tym, że nie zarobią na nich przez 20 lat. Ale wiedzą, że później jak zaczną zarabiać, współorganizowałem takie konferencje w Zawierciu na południu Polski, w takim hotelu, bodajże czterogwiazdkowym, Villa Verde, bardzo fajna miejscówka. No i przy tej okazji gdzieś tam była okazja pogadania z właścicielami tego hotelu. No jak tak sobie rozmawialiśmy o branży hotelowej, żeby się dowiedzieć, jak to wygląda, jak to oni działają, to oni powiedzieli, że przeciętny hotel zwraca się, uwaga, pomyślcie sobie w głowie odpowiedź, że kupujecie, budujecie dzisiaj hotel za kilkanaście milionów i kiedy macie pierwszy zysk? Czyli przez ile lat się tak naprawdę zwracają te miliony i kiedy jest dopiero nadwyżka? Każdy sobie w głowie może pomyśleć, a odpowiedź brzmi w 20 roku. Rozumiecie to? 20 lat oni czekają na zyski w branży hotelowej. Kosmos. To jest kosmiczne. Natomiast w branży kryptowalutowej wiadomo, że większość ludzi to są osoby, które nigdy nie miały do czynienia z żadną formą inwestowania. Dlatego też potrzebują się nauczyć choćby tej cierpliwości. Oczywiście ja osobiście liczę, że to nie będzie 5 lat i jestem, no nie powiem, że przekonany, ale jestem dobrej myśli, jeżeli chodzi o końcówkę tego roku i przełom, z racji tego właśnie, że bardzo dużo osób to potwierdza, jakby ma podobne przewidywania i podają te argumenty, że właśnie instytucje chciałyby wejść, ale jeszcze nie mogą, bo muszą poczekać na regulacje, a te regulacje rzeczywiście mają no, postępy coraz większe, także niedługo będzie po tych regulacjach. Zobaczymy. Tak czy inaczej, Charlie Schrem podchodzi do tego na spokojnie, mówi, że on sobie wybiera projekty,
z pierwszej dziesiątki, dwudziestki i sobie poczeka 5 lat i będzie dobrze. Także zobaczymy. Tak czy inaczej, on podobnie jak no, wielu ludzi doświadczonych w krypto uważa, że hodling, czyli trzymanie kryptowalut na dłuższą metę, to jest dobra rzecz, to jest najrozsądniejsza rzecz, bo tak naprawdę większość milionerów, jak nie wszyscy, kryptowalutowych, to są ludzie, którzy trzymali kryptowaluty, a nie ci, którzy co chwilę je wymieniali. I tutaj ogólnie przestrzegam, bo w czasach, gdy jest korekta rynku, gdy wszystko idzie na dół, gdy jest czerwono, aż kusi, żeby coś innego porobić, no bo za bardzo no, hodlerzy nie mają co robić w tym czasie. Jak jest korekta, ceny idą w dół, no to co tu robić? Oczywiście można doinwestowywać, czyli kupować nowe rzeczy i kupować nowe kryptowaluty. Natomiast z tymi, które już masz, no to nie bardzo, no bo sprzedawać na dołku to jest jakby bez sens, bo po co dopłacać do interesu? No więc jak się jest hodlerem i się czeka na zysk, no to się czeka cierpliwie. I wtedy czasem jest pokusa, nawet bardzo często jest pokusa, że a dobra, to pogram. Pogram sobie, potrajduję, porobię wykresy i pozarabiam. Pozarabiam, bo przecież traderzy potrafią też zarabiać na spadkach, a hodlerzy raczej jednak głównie na zysk, na wzrostach. Trader zarabia na spadkach, no bo obstawia na przykład, że będzie spadek i wygrywa. Wszystko ładnie, pięknie. Tylko trzeba pamiętać, że im dalej w las, tym ciemniej. I to, co wygląda na zewnątrz bardzo fajnie i co jest super reklamowane, to wcale nie jest zazwyczaj tak różowe. Na tradingu zarabia 3,8% osób. Mało tego, dotarłem do wyników badań ludzi wyszkolonych w tradingu. Czyli takich, którzy no już mieli wiedzę, byli kompetentni, znali się na tym. I wiecie, ile procent z nich zarabia na tradingu? Uwaga, 3,8%. Wiecie, co to oznacza? Że trading jest hazardem w dużo większej mierze, niż się wydaje. A dlaczego się nie wydaje? No bo brzmi to tak często inteligentnie, że tu wykresy, tu linia wsparcia, tu jakieś pola Fibonacciego, poziomy i tak dalej. Wszystko brzmi mega inteligentnie, że jak systemy do totolotka, że tutaj zespół matematyków stworzył system w oparciu o skrypty, algorytmy i tak dalej i nagle z czegoś, co jest zupełnie losowe, dorabia się do tego ideologię, żeby było, no żeby sprzedać jakąś koncepcję, bo tak naprawdę no traderzy, im zależy, żeby dużo obrotu było na giełdzie, żeby dużo osób interesowało się tradingiem, ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że trading na 96% to będzie dawanie kapitału grubym rybom. Bo tak naprawdę to grube ryby właśnie decydują, kiedy będzie do góry, kiedy będzie do dołu i to oni zawsze na tradingu zarobią. Jacyś ludzie z milionami na kontach, z miliardami nieraz. To są ludzie, dla których istnieje trading, dla których istnieje Forex, to oni na tym zarabiają. Cała reszta ludzi prawie zawsze po prostu oddaje im swój kapitał. To jest brutalne, ale takie są fakty. I tutaj jakbyście to przeanalizowali i tak naprawdę dotarli do różnych informacji, ja nie wszystkim się chcę dzielić tutaj, bo i po co. Natomiast tak analizując różne znane osobistości ze świata tradingu, jak dowiesz się, jak to za kulisami wygląda, to jest czasem przerażające. Przerażające, że czasem wizerunek jest taki, jak ci ludzie by zarabiali miliony na tradingu, a później się okazuje, że oni zarabiają owszem miliony, ale na tradingu prawie nic, bo tracą. Za to zarabiają na czym? Na polecaniu brokerów. Mają tajne umowy z brokerami, na których strony naganiają, zachęcają i tak dalej. Ciekawe, bo oni sami przecież często na rynku, a nie na innych rzeczach. A potem się okazuje, że rzeczywiście to właśnie takie osoby zazwyczaj zarabiają jednak na innych rzeczach, a na tradingu przeróżnie, jakieś sfałszowane statementy widziałem, jakieś różne rzeczy. Trzeba uważać po prostu, bo w tym okresie specjalnie trzeba o tym dodatkowo mówić, bo jak jest czerwono na rynku, no to jak się jest hodlerem, takim jak ja, no to właśnie nie za bardzo jest co robić. I wtedy, moim zdaniem, trzeba posłuchać Charlie Shrema. Czyli jak jesteś hodlerem, to hodluj, trzymaj, poczekaj, bądź cierpliwy. Może 3 miesiące, a może rok, a może nawet jak Charlie Shrem mówi, 5 lat. No mam nadzieję, że nie aż 5 lat, ale jednak trzymanie tutaj długoterminowe, bo kusi zagrać na spadki, potradować, tylko że potem się okaże, że zostaniesz dawcą kapitału i się wyzerujesz.
i tyle. I w takim czasie będziesz czytać pewnie na różnych forach, jak traderzy piszą, a hodlerzy to są głupki, bo oni tutaj są stratni teraz, bo jest korekta i tak dalej, a my se zagramy na spadek, obstawimy, zarobimy i tak dalej. Wszystko oczywiście jest piękne na forach internetowych, ale potem jak powiesz tym ludziom, żeby się pologowali na swoje konta, pokazali, jak tam te granie na spadki im idzie, ile zarobili na tych spadkach, no to ton rozmowy się zmieni, połączenie się zerwie, konta na forach się usuną, bo się okaże, że gadu gadu, ale mimo, że technicznie jest możliwe zarabianie na spadkach, bo jest, to w praktyce zarówno na spadkach, jak i na wzrostach traderzy zarabiają niezwykle rzadko. Znam parę osób, które rzeczywiście mają niesamowite umiejętności i faktycznie mają takie bardzo dobre wyczucie. I one rzeczywiście potrafią zagrać i na wzrostach, i na spadkach potrafią ugrać niesamowite pieniądze. Natomiast to są jednostki. To są totalne jednostki mające lata, lata doświadczeń. I one zazwyczaj paradoksalnie wcale nie kierują się wykresami, analizą techniczną, co najwyżej czasem coś zekną, ale jednak zdecydowanie bardziej patrzą na sytuację geopolityczną, na newsy, na to, co jest ogłaszane, na to, co się dzieje na świecie z walutami i tak dalej, i w oparciu o to wnioskują, co się dzieje z kryptowalutami. Tylko że wydaje mi się, że to nie jest wiedza, którą można posiąść na jeden wieczór, tylko potrzeba do tego lata interesowania się ekonomią, geopolityką i tego typu sprawami. Także przestrzegam przed takimi pochopnymi decyzjami, że a dobra, idzie w dół, to zagram na spadki. Bo wiecie, jak to jest, chamstwo rynku polega na tym, że właśnie ten dzień, jak ty zagrasz na spadki, to nagle magicznie rynek odbije. No to jest, ja nie wiem, jak to działa, ale po prostu tak to magicznie działa. Że zawsze wtedy rynek się zmienia, jak ty w coś właśnie wszedłeś, licząc, że się nie zmieni. Dzięki bardzo za wysłuchanie, obejrzenie. Mam nadzieję, że ci się podobało. Jeśli tak, zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał. I pamiętaj, że pod tym nagraniem znajdziesz link do webinaru z analizą aktualnej sytuacji rynkowej, także możesz teraz sobie tam kliknąć i zarezerwować swoje miejsce. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć.